witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj do Was przychodzę w związku z premierą, która się odbyła 2 dni temu, bo 6 września i jest to premiera nowej wersji urządzenia BlendyGo. Być może pamiętacie moje filmy na temat właśnie tego przenośnego blendera. Takowe się znajdują, są zarówno i przepisy na koktajle, jak i lemoniady, jak i właśnie zupełnie inne filmy, w których Wam pokazywałam ten blender. Dotychczas posiadałam właśnie wersję pierwszą, czyli BlendyGo 1. No a teraz dostałam właśnie do przetestowania i do zaprezentowania Wam wersję drugą. Jak nie trudno się domyślić, wersja druga czymś się różni, jest oczywiście ona ulepszona i poprawiona. I też w związku z tą premierą mam dla Was 10% rabatu, szczegóły w opisie. I może pozwólcie, że Wam teraz króciutko przedstawię charakterystykę tych blenderów. Blendery BlendyGo przede wszystkim to są blendery przenośne. W związku z tym cały bajer ich wykorzystania polega na tym, że są bezprzewodowe i przenośne, więc możemy z nich czy to korzystać w domu, po prostu wyciągając szuflady nawet w dowolnym, że tak powiem, zakamarku domu, czy to właśnie możemy zabierać ze sobą taki blender do pracy, na wyjazdy, do samochodu, gdziekolwiek tylko mamy ochotę i przygotować sobie na świeżo pyszny koktajl. Wersja druga, jak już pewnie widzicie, charakteryzuje się przede wszystkim większą pojemnością. Mamy tutaj 20 bodajże procent większy kielich. Dodatkowo została ona ulepszona o miarkę. Myślę, że jest to bardzo przydatne, szczególnie dla osób, które robią sobie różnego rodzaju koktajle z białkami i z tymi wszystkimi innymi tam wymyślnymi rzeczami typu odżywki. Oczywiście to mam na myśli. Więc mamy tutaj miarkę. Dodatkowo wersja druga, no jest, nie ukrywajmy, ładniejsza. Mamy tutaj jakiś napis choćby na rączce, czego nie było w pierwszej. Ładniejszy kartonik, jeżeli chcemy komuś sprezentować w tym samym kolorze co blender. No ale wiadomo, to są akurat drobiazgi, to są szczegóły. Co się jeszcze zmieniło? Przede wszystkim mamy 2 razy mocniejszy silnik i blender jest wodoodporny. 2 razy, już mówię o co chodzi z wodoodpornym, chodzi o port ładowania. 2 razy mocniejszy silnik, a więc tym razem już nie ma bata, chociaż jestem bardzo zadowolona z 1 i mam go prawie rok, za chwilę minie rok. To tym razem nie ma bata, wszystko zostanie elegancko zmiksowane, nie będzie dochodziło do sytuacji, że jakieś kawałki nie poddadzą się właśnie temu miksowaniu. Blender bardzo dobrze kruszy lód, radzi sobie również z orzechami, z twardymi elementami i choć na pierwszy właśnie rzut, że tak powiem, możemy uznać, domyślnie możemy uznać, że jest to blender dedykowany dla koktajli, to równie dobrze sprawdzi się on do wykonywania różnego rodzaju sosów, pesto i tym podobnych rzeczy, które po prostu wykonujemy w kuchni. Co jeszcze się zmieniło? Zmienił się tutaj port USB do ładowania. Wersja pierwsza była na kabelek z wejściem B, a wersja druga już zawiera kabelek właśnie z portem C. Kabelek mamy dołączony do zestawu, no ale wiadomo, jeżeli bierzemy na przykład blender do pracy, do samochodu, gdziekolwiek, możemy zapomnieć go ze sobą zabrać i wtedy bez problemu użyjemy po prostu ładowarki do telefonu, a teraz jak wiemy większość telefonów właśnie ma wejście na wersję C, stąd też taka tutaj poprawa. Tyle chyba jeśli chodzi o teorię. Wydaje mi się, że co najważniejsze to Wam powiedziałam. Ja tak jak wspomniałam, korzystam z wersji pierwszej od października bodajże zeszłego roku, także znam bardzo dobrze ten sprzęt. Też jego atutem jest łatwość umycia, bo jeżeli skończymy wykonywać taki koktajl czy cokolwiek innego, sos, wystarczy tutaj nalać wody, dolać odrobinę płynu do mycia naczyń, włączyć go i w tym momencie elegancko sam blender nam się wyczyści, potem naprawdę wystarczy go tylko wypłukać. Serio, serio. To co, robimy jakiś teścik? Myślę, że tak. Myślę, że widać jaka jest różnica w wysokości i tutaj właśnie z tyłu jest miarka, o której Wam wspominałam. Choć pogoda ostatnio całkiem jesienna, to dzisiaj mamy bardzo ładne słoneczko i aktualnie jest ciepło, więc myślę, że zakończę powoli ten pseudo sezon letni właśnie lemoniadą i mam tutaj kostki lodu, które wrzucę do jednego i do drugiego blendera. Kostki jak widzicie są naprawdę duże, są to te kostki takie standardowe z żabki. Po pół cytryny, po pół limonki wyciskam do każdego kielicha. Ja osobiście tą miksturę bardzo również polecam bez kostek lodu, właśnie na tą porę roku, jeszcze na przykład z dodatkiem imbiru. Natomiast no, chcemy przetestować blender, więc tutaj czy jest coś lepszego jak duże kostki lodu. I teraz czas na miód. Po łyżeczce miodu wielokwiatowego. Jedno kliknięcie. To, co możecie zaobserwować, nie wiem, czy mi się uda wam to pokazać, to to, że w Blenderze 1 lód jest rozdrobniony, natomiast lód jest rozdrobniony w takie konkretne kawałeczki, czyli one gdzieś są słyszalne i będą nam pływać, natomiast w Blenderze numer 2 lód został praktycznie w 100%, nie, bezpraktycznie, w 100% zmiksowany, więc już takie kawałeczki lodu nam właśnie nie będą w tej lemoniadzie, w tym koktajlu pływać. I myślę, że w tym momencie widać to doskonale. Tutaj w starym blenderze cały czas jeszcze ten lód pływa. Nie jest on idealnie zmiksowany, a nowy blender idealnie sobie poradził z tym miksem lodu, więc napój jest przyjemnie zimny, ale lód nie jest kruszony. Tym, o czym jeszcze wam nie powiedziałam, nowy blender ma mocniejszą również baterię, więc bateria też dłużej będzie trzymać. Pozwólcie, że ja wybiorę właśnie wersję z nowego blendera, bez kruszonego lodu, tylko z idealnie gładko zmiksowanym. Łyknę się, spróbuję, czy w ogóle dobre, co wam polecam. Kochani, już na koniec tego filmu już zdążyłam wypić swoją lemoniadkę i postanowiłam jeszcze króciutko podsumować. Ja wam serdecznie polecam BlendyGo 2, jest zdecydowanie wart swojej ceny. Jest wydajniejszy, silniejszy, mocniejszy, większy i można, myślę, że śmiało powiedzieć, że jest po prostu lepszą wersją swojego starszego, młodszego, zależy jak na to patrzył, brata, a więc BlendyGo 1. I choć ten służył mi naprawdę przez ten prawie rok i nie mogę na niego narzekać, no to gdybym miała teraz dokonać wyboru, gdyby dwójka była na rynku, to zdecydowanie bym wybrała dwójkę. Także serdecznie wam właśnie polecam. Myślę, że nie będziecie żałować, choćby ze względu właśnie na szybkość, na moc, na wydajność tego urządzenia i tak jak również wspomniałam, ta wydajność przekłada się w dłuższym czasie pracy wbudowanej po prostu baterii. Serdecznie wam dziękuję za oglądanie, zapraszam was do kolejnego filmu. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie blendera, to koniecznie dawajcie znać. Ja, tak jak wspomniałam, znam doskonale ten sprzęt, więc z przyjemnością na nie odpowiem. Dzięki serdeczne, do zobaczenia, pa pa!